Tym razem głośnik JDM 10x60x4 to jest 60-watowy głośnik o impedancji 8 ohm. Nie pozostaje mi nic innego jak wyczyścić ze starego zawieszenia, usunąć resztki starego zawieszenia z membrany i z kosza, więc dlatego to właśnie robię. Tak. Jedziemy sobie. Tak, usuwamy właśnie tutaj to. Momencik, jeszcze sobie zrobię zdjęcie, jak wygląda przed i po, żeby potem nie było. O, proszę bardzo, tak sobie głośniczek wygląda. Jeszcze jedno. O, mam już zdjęcia, dobrze. Teraz ustawić kamerę odpowiednio. Tak jak była przedtem. Wiem, że troszeczkę to będzie przeszkadzać, kolidować, no ale cóż, trudno. Jest, widać, widać, ok. Jadę sobie z tym. Czyszczę. Czyścimy na spokojnie, nie śpiesząc się przy tym, bo nie ma co. Nie wolno się przy tych czynnościach właśnie śpieszyć. To trzeba na spokojnie i delikatnie zrobić. Tak, czyścimy sobie to ładnie, dobrze, reszta acetonem, a teraz tutaj trzeba tą stronę od wewnątrz wyczyścić, dlatego sobie biorę taki mały śrubokręt, który gdzieś tu miałem, jest i ładnie sobie to czyszczę tutaj z tej strony. Jest to żmudna praca, no ale to trzeba właśnie wykonać. Tak sobie jedziemy cały czas ze spokojem. Coś takiego jak modelarstwo, można powiedzieć. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie załamać membrany, bo ona przede wszystkim jest oryginalna. Fakt faktem, może już wyblakła od słońca, ale tak naprawdę trzeba to zrobić. Czyścimy sobie, jedziemy na spokojnie, nie śpiesząc się przy tym, bo nie wolno się śpieszyć. Może inaczej, nie jest to wskazane, bo nie chodzi o to, żeby to robić na wyścigi, tylko żeby to robić jak najdokładniej, w spokoju, ciszy. Wyczyścić ładnie. Jak najdokładniej. A potem akurat wyczyścić tą stronę za pomocą
pędzelka, żeby potem nie było. O, tak, mam tutaj już wykrzywiony ten pędzel, więc lepiej to będzie. Jedziemy sobie dookoła. Tutaj to ładnie też wyczyścimy od razu. Tak. Dookoła jedziemy sobie i czyścimy. Dobrze, mamy wykonane. Oczywiście wszystko tutaj musimy wytrząść ze środka, żeby nam wypadło, żeby nic nie zostało. I teraz czyścimy. I teraz czyścimy tak naprawdę czyścimy tutaj to za pomocą acetonu. Gdzieś tutaj aceton mam. To jest aceton. Odkręcam. Pachnie, pachnie. Pachnie jak aceton. Cyk. I jedziemy. Czyścimy sobie. Tutaj mamy szmatkę. O, i może tak, żeby pokazać wam, jak to zrobić, na co zwracać uwagę i tak dalej. Dobrze. Mam nadzieję, że się tam kameruje, że się tam nagrywa. Tak, jedziemy sobie. Trzeba oczywiście tutaj pamiętać, żeby nie ubabrać sobie, nie zbrudzić membrany z tego acetonem, więc to trzeba delikatnie, na spokojnie robić, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby tak naprawdę nasza praca była wykonana jak najlepiej. Tak, czyścimy. Tutaj ewentualnie można poprawić jeszcze szpachlą. Tak, to co nie chce nam zejść, ale delikatnie, na spokojnie, żeby nie uszkodzić membrany. Albo nawet nożykiem do tapet, gdzie go tutaj miałem. Jest tutaj gdzieś, powinien być, aczkolwiek gdzieś tu na pewno. Ja, dobra, mam. I był na ziemi. Jedziemy sobie, o. Poprawiamy ładnie. Żeby nam tutaj nic nie zostało. Coś takiego. Oczywiście nadmiar tego usuwamy na bieżąco z nożyka. Tak. Dobrze, mamy, mamy. Okej.
Więc nic nie pozostaje nam i nic innego jak kontynuować tutaj usuwanie tego nadmiaru kleju, tak samo jak i zawieszenia resztek z tej pianki poliuretanowej. Więc jedziemy sobie. Cyk, puk, puk, cyk. Całym czasem tutaj trzeba to dobrze zrobić, żeby nie poprawiać tego. Bo jak mówiłem już wielokrotnie, zrobić raz coś, a porządnie i nie wracać do pewnych rzeczy, tylko zrobić to, co trzeba i pasuje. Nową szmatkę sobie wezmę. A tym razem sobie wezmę izopropanol. Gorzej idzie. Dużo gorzej się zmywa niż acetonem. Więc tylko i wyłącznie aceton. I tak sobie czyścimy i czyścimy i czyścimy, aż będzie czyste i wtedy przechodzimy do klejenia tego nam naszego zawieszenia. Oczywiście pierwsze sobie trzeba tutaj posprzątać po naszej pracy wykonanej z resztek tego zawieszenia, co nam zostało z tej pianki poliuretanowej. Bo tu nie chodzi o to, żeby mieć nie wiadomo co, nie wiadomo jaki nieporządek na swoim stanowisku, tylko trzeba to zrobić dokładnie. No i tyle, no. Co tu więcej mówić? Wyczyścić ładnie, tak żeby nic nie zostało. I przechodzimy potem do klejenia. Zawieszenia. Może przeszkadzać, na pewno będzie przeszkadzać butelka. Tutaj jeszcze delikatnym nożykiem można. Wydrapać to stare zawieszenie. Tak. Tak. Jeszcze usuwamy nadmiar. O. Też coś mamy. Dobrze, czyścimy ponownie. Odtłuszczamy, czyścimy ze starego kleju, odtłuszczamy ten kosz.
Byłoby. Sprawdzamy, przejeżdżamy sobie tutaj, czy nie. Faktycznie czegoś nie ma. Jeszcze nie byłoby. Bo tutaj jeszcze odrobinkę zostało nam kleju. Tak. Właśnie tak. O. Dobrze. Coś szumi akurat, ale to jest szlifierka tak naprawdę stołowa. Trudno. Niech to tam ktoś sobie z dobowników. Być może ostrzy nóż. Być może coś innego szlifuje. Nie wiem. Coś na pewno robi. Coś się robi. Coś się dzieje. Wiadomo, jak się w domu mieszka, to cały czasem jest coś, ktoś przeszkadza, nie przeszkadza, żeby człowiek mógł w spokoju nagrać, a no ale trzeba sobie jakoś radzić. Najwyżej się to wytnie albo będzie. Mamy gotowe. Fajnie. Super, idealnie. Zakręcamy sobie aceton, żeby nam nie odparowywał, bo szkoda. Tak. O. Dobrze, tutaj sobie czyścimy tą powierzchnię, żeby nie było brudu, nie brudu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to sobie odstawiamy na bok, tak, tak. Głośnik sobie daję na razie na, choćby tutaj. To sobie sprzątamy, nóż nam już nie będzie potrzebny. Ok. Prowizoryczny mój kosz. Na bieżąco trzeba uporządkować. Oczywiście samą tutaj tą powierzchnię, co będę smarował, zawieszenie klejem. To trzeba ładnie wyczyścić, żeby się nam tutaj nic nie dostało, żadnego syfu, marasu, brudu i nie wiadomo czego jeszcze. Więc sobie mam tutaj ten, szmatka i czyszczę. Aceton, aceton. Ładnie czyścimy. Żeby nic tutaj nam nie było na powierzchni roboczej. O! Dobrze. Jest. Zawieszenie mam tutaj. Jest, jest. Ok. Żeby tutaj nam nic nie było, żadnego acetonu, bo potem pianka reaguje. Tak. Ok, fajnie. No to w takim razie smarujemy sobie. Tutaj mam śrubokręt, w tym wypadku taki malutki, cieniutki. No i smarujemy samo zawieszenie. Jedziemy z koksem. Tak. Odpowiednia warstwa i delikatnie, na spokojnie. To nie są przecież wyścigi, jak już to wielokrotnie powtarzałem i będę powtarzał z uporem maniaka. Coś spadło. I jedziemy sobie po tej tutaj stronie. O, tylko jeszcze sobie zrobię też zdjęcie. Mam nadzieję, że się to nagrywa. Nagrywa się, ok. Fajnie. Zrobię sobie zdjęcie, jak smaruję. Jedną ręką się to tak troszeczkę robi źle, ale co zrobić? Momencik. Mamy to? Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Dobra, mamy. Jeszcze sobie głośnik też zrobię. Tutaj, o.
Dobrze, mam, fajnie, super. Dalej kontynuujemy sobie smarowanie. Umieszczę sobie telefon. Widać, nie wiem, czy będzie widać. Momencik. Widać, widać. Ok. Jedziemy sobie ze smarowaniem. Głośnik sobie odstawię gdzieś tutaj na boczek i na spokojnie, delikatnie. Tak, ładnie sobie to smarujemy. Kleju tak naprawdę nie może być ani za dużo, ani za mało, bo potem jak jest za mało, to się nam ta powierzchnia nie przyklei ładnie. Więc tutaj, że tak powiem, nie może to tak być, tylko trzeba odpowiednią dawkę kleju zaaplikować na to zawieszenie, żeby się nam nic nie rozkleiło. Tak. Coś takiego. Ładnie sobie jadę. Już prawie mam gotowe. Jeszcze kawałeczek. O, dobrze. Mam posmarowane. Teraz biorę się za wklejanie tutaj zawieszenia. Ładnie sobie do środka go daję. O. Tak, uformować. Dobrze, jest sklejone, sklejone. Nie schnie. Dobrze. W następnym kroku pokażę, jak wkleić zawieszenie do kosza głośnika, dlatego też wyłączę kamerę i to będzie w następnej części.